Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Witajcie w kolejnym odcinku w Medieval Dynasty. Dziś zapraszam na dość krwawy odcinek, no bo mamy do upolowania 3 lisy i 3 dziki, jak dobrze pamiętacie. Więc widzów o słabszych nerwach ostrzegam. Nie, no może tak źle nie będzie, ale czuję, że łatwo też nie, bo ja tutaj, o widzicie, z takim kijaszkiem praktycznie muszę iść. W ogóle pozwólcie, że ja sobie zerknę. O, mamy tylko 3 włócznie, to ja chyba sobie jakieś drzewko sobie jeszcze zetnę. No i na te dziki pójdę. Tak więc to jest, myślę, plan na dziś, takie przede wszystkim. Ale ładny wielki klon. Przede wszystkim właśnie trzeba dziś upolować owe zwierzątka. Co to było? Mam nadzieję, że już nie dziki, bo jeszcze nie jestem przygotowany. Dobra, tniemy ten klon. I leci. O, na mnie leci. Dajesz. Dobra, bierzemy 3 kłody, nie, 4 teraz są kłody i robimy z nich 4 chyba dzidy bojowe, tutaj znane jako drewniane włócznie. Trzeba przygotować broń. Druga, trzecia i czwarta dzida bojowa. Także, a wiecie, z czego składa się dzida bojowa? Z przeddzidzia dzidy bojowej, śród dzidzia dzidy bojowej i za dzidzia dzidy bojowej. To tak jakby ktoś. No a wiecie, no, przeddzidzie dzidy bojowej składa się z przeddzidzia dzidy bojowej i tak dalej, także. Taka mała lekcja właśnie budowy dzidy bojowej. O, a tutaj jakiś króliś. Dobra, jeszcze sobie zapiszę grę, jak już mamy te dzidy bojowe, jako już odcinek 7, bo dzisiaj, kurczę, już 7 odcinków jest, wiecie? Naprawdę to się tak szybko wszystko dzieje, że nawet nie wiem, kiedy już 7 odcinek dla was nagrywam. Tam są jelonki, ale gra nie chce, żebym jelonki dziabnął tutaj, dzidą, moją dzidą bojową. Gra chce, żebym upolował dziki i lisy. Ale dziki to były, pamiętam, jak szło się. O. Jak kurde nie poluję na te jelonki, to czy tam sarenki, to to mi przebiegają pod nogami. Pamiętam, że tam za rzeką były dziki, idąc do Denicy. No właśnie, zbliżamy się do tej owej rzeki. Coś chodzi, jakieś zwierzę. Też jakiś króliś chyba. Dokładnie. O, ale dobrze, bo akurat przechodząc tutaj, ja się napoję w tej rzeczce malutkiej. Ile tu królisiów jest? Jesteśmy napojeni, a teraz szukamy dzików, także cicho, bo my idziemy na polowanie. Nie chciałbym być zaskoczony przez dzika, bo to byłoby niepolityczne. To ja mam zaskoczyć dzika, a nie dzik mnie. Żebym to jeszcze wiedział, jak się dziki wywołuje. Jest dzik! Dziki dzik! Ja sobie od razu zapiszę grę.
Wiem, że tylko twardziele bez zapisywania. A tam jest już drugi dzik. Wiedziałem, że tu będą dziki. Spróbujmy. Jest, mamy dzika, jednego dzika już polowaliśmy. Mówiłem, będzie. Będzie ostro w tym odcinku. I trzeba oskurować dzikiego dzika, żeby mnie inny nie zaskoczył teraz. Dobra. Tam gdzieś jeszcze następny się kręcił gdzieś. O, jest, jest. Także cicho. Cicho, bo będziemy w dzika mierzyć. Oj, nie trafiłem. Uff, akurat sił wystarcza na te cztery włócznie. Ale to temu przebiło. No dobra, oskrujemy dzika, już mamy drugiego. Jeszcze jednego dzika. Zobaczmy tylko, czy nam włóczni wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery. A tu nie ma gdzieś włóczni? Jest tutaj jakaś włócznia. Więcej nie ma. Mamy pięć włóczni. Dobra, powinno wystarczyć. Mam tylko jedną szansę na to, żeby nie trafić. Znaczy inaczej. Mogę jedną włócznią nie trafić. Tam, czyżbym tam widział dzika? Dzikiego dzika. Oczywiście nie tego, bo to jest królik, nie? Tutaj to chyba chodzi sobie ryś. Dokładnie, rysiaczek sobie chodzi. Ale my musimy tutaj na dzika zapolować. Oj, słyszałem dzika. Słyszałem, ale nie widziałem. Normalnie. Emotion. Jaki fajny tutaj, taki brzozowy lasek jest. Tam sobie jeleń chodzi. Oj, 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 oj. Uciekamy, bo tam wilk. A z wilkami to ja nie chcę mieć do czynienia. Już myślałem, że mnie tutaj coś goni, a to był zwykły królik. Tam wilki chodzą, nie, to wilko. Z wilkami to ja się nie. Wilki to ja dziękuję, nie, ja tylko dzikiego dzika potrzebuję. Dziki dzik, nie wilk. Wolfom podziękujemy. Tylko niestety więcej dzików na razie nie widzę. Czyżby to była denica? Dokładnie. No to jest denica już. A teraz, kiedy kurczaki ja potrzebuję dziki, to nie ma dzików. Dobra, idziemy przez las. Dojdziemy do tej rzeczki fajnej. Może jakiegoś dzika tutaj się upatrzy. Powoli, niestety chyba za chwilę będzie się wieczór zbliżał. Co to za tupanie? To te tutaj. Ale wiecie co, mam wrażenie, że troszkę te zwierzęta przestały się zachowywać tak realistycznie. Jakoś tak dziwnie teraz one biegają po tych. To jest takie trochę nienaturalne ich poruszanie się. Więc mam niestety nieodparte wrażenie, że coś tu jest nie tak. Trochę może jak budek nazbierał. O,
dzików nie ma, nie? Gwintą można by było z jagódek zrobić. Dobra, ale nie będę jagód zbierał, bo to nie na tym dzisiejszy odcinek miał polegać, a tylko sobie szybciutko trochę ich zjem, żeby się napoić. I najeść. Zobaczcie. O, i widzicie, nawet jesteśmy teraz poniżej. O, jeszcze te dwa mięska zjem. Tutaj 65%. No, na razie wyczyściliśmy. Fajnie wyczyściliśmy z tych już lekko psujących się rzeczy kieszenie. Dobra. No teraz dzikie dziki. Chodźcie. Bo jeszcze muszę... A, jeszcze lisy. No tak, ja zapomniałem. Tu się skupiłem na dzikach. A tu jeszcze jakieś lisy by się przydały polować. Tutaj chyba jest owarzeczka, dokładnie. Ale jestem napojony, więc nie będę teraz się nawet schylał do tego. No i tam coś sobie chodzi fajnego. Czy to jest chyba lisek? Niestety, trzeba upolować liska. A to jest... Czy ja słyszałem dzika? Dzika nie widzę. Oj, i przegoniłem. To aż na 3? No niestety, ale na takie zadanie. Gdzie jest ten? To ja z lisa nic nie mam. To to głupie zadanie. Słuchajcie, czekajcie. Mięso. No to jest zapewne dzikie mięso. Ale to co? Mam tylko zabić lisa po to, żeby zabić? To nie, no to, to jest słabe. No dobra, zobaczymy następne. Ile mam włóczni? 2, 3, 4. No dobra, idę dalej, ale mam nadzieję, że to nie na tym rzecz polega, żeby tylko zabić lisa dla samego zabicia. Bo nie popieram takich rzeczy, to od razu mówię. No, przebiegł mi, prawie mi kurde stopy zdeptał tymi swoimi racicami. Rysią. Rysia nie chcemy tutaj. Na razie widzę, że rysie mnie nie niepokoją. W ogóle wiecie co? Ja zapiszę grę. Nawet... Dobra, zapiszmy, nadpiszemy. Tak. Mam nadzieję, że nic się nie stanie w przeciągu chwili. Kurczę, słyszę, a nie widzę. Co to było? Tam chodzi rysio. Gdzie ty jesteś? Tutaj jest mój kompan. Chyba kompan kogoś upolował. Znaczy...
kompanica, o tak bym musiał powiedzieć. Niestety się zaczyna ściemniać, co mnie nie cieszy, bo będzie trzeba wrócić do domu. Zobaczymy, ile ona mięsa natłucze dzisiejszego dnia. Tylko niech mnie nie utłucze. Co to było? W ogóle, gdzie ja już doszedłem? A, tu doszedłem. Jestem na wysokości Gostowi. Dobra, to jeszcze można kawałek tutaj przejść. Popatrzeć, może jakiś tam jeszcze dziki dzik się pałęta tutaj za górką, ale nie widzę niestety. Już jak widać, mgła wieczorna się uniosła. Może pójdę w stronę domu. Tam koło domu też lubiły się kręcić, więc może będzie jakaś nadzieja na jakiegoś warchlaka. O, tutaj są nasze chałupy, a tutaj też się lubiły dziki kręcić. Pytanie, czy nasza przemiła, tutaj, to może nie towarzyszka, no sąsiadka, o, bo to jest sąsiadka z naszej małej wioski, może ona już przegoniła tutaj dziki. No to tylko królisie. Chodzę i szukam dzikiego dzika. Albo choćby liska, no. Chodzi lisek koło drogi. I tak dalej. No nie ma. O, chyba ktoś głodny jest. Trzeba iść. Dobra, słuchajcie, wracamy do domu. Jutro też jest dzień. Idziemy ugotować trochę mięsiwa. Nakarmimy tutaj milady. I pójdziemy spać. Obudzimy się dnia następnego. Gdzieś tu było ognisko. Było, ale się chyba zmyło. Już. Dobra, to robimy następne, nie? Hopsasa. Nie to, tylko tu gdzieś to było. No i trzeba rozpalić. No. Coś się przywiesiło. I ugotować. 13 sztuk. O, będziemy gotować trochę. Ale tak posiedzimy sobie przy ognisku wieczorem. O, bym se posiedział przy ognisku. Nie wiem, palące się drewno, taki ogień fajny, buchający, to jest, nie wiem, coś ma magicznego w sobie. Uwielbiam patrzeć, jak właśnie sobie w kominku coś tam się skrzy, jak iskierki skaczą. Jak takie języczki ognia sobie tak muskają to drewno, no to jest fajna sprawa. Żałuję, że w domu nie mam czegoś takiego. Już idę jej dać tutaj. Dzień dobry, przyniosłem jedzenie. O, drewna też już nie ma za dużo. Damy jej na razie 8 sztuków. Już. A zobaczmy w ogóle, czy tutaj pani coś złapała. Czy coś upolowała była? Co tu? Ja, 75 sztuk mięsa. Ale noże trzeba i dorobić. No to ładnie, faktycznie, kurde. Nie no, to kuku.
trzeba to będzie jakoś przerobić. 75 sztuk mięsa, no to ładnie, no to kurde, szacun. Szacun ma pani na dzielni. Dobrze, nie przedłużam. Idę spać i ruszamy dalej. Tutaj coś zostawić? Nie trzeba chyba, nie? A patyków mamy dużo. Dobra, patyki zostawię. Skórę zostawię. Futro zostawię. Teraz tak, jak z jedzeniem stoimy? Jeszcze nieźle, to idę spać. Dobranoc. No i dzień następny, no i znowu się rozpadało. No ale trudno. Dzień dobry, no pani się schowa, no pada, no proszę pani, no przepani. Bo mnie pani tu dziki przegoni. I znowu leje. Coś często leje teraz w tej rozgrywce. Ciekawe, czy coś tutaj pozmieniali, czy tak to jest, że jeden dzień na porę roku to musi lać. No nic, idę w stronę Denicy. Taki plan mam niecny. Może się zrespiły te dziki tam. A teraz jeszcze jakiegoś liska bym tutaj polował, bo jeszcze dwóch lisów brakuje. Lisiów pełno biega. Tam jest sarenka. To nie. Sarenki nie, 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 nie teraz. Prawdę mówiąc, jak przestaniemy tutaj polować, to praktycznie mięsa będziemy mieli pod dostatkiem. Nawet będzie można i sprzedawać to. Zawsze coś się zarobi. Wiecie, zapiszę grę. Jak już idziemy, nadpisz. Chciałbym w dzisiejszym odcinku wykonać to zadanie, ale jakoś to marnie widzę. A tam znowu jakiś króliś. Lisów coś mało teraz biega. Tak to co chwilę na jakiegoś lisa trafiałem. Już niedługo gdzieś ta rzeka powinna być. Kurczę, prorok jaki, czy co? O, jaki fajny tu wodospad jest. Nawet nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Ale tutaj już trzeba mieć się na baczności, bo tutaj już jest właśnie miejsce żerowania dzików. O, jest dzik! Dziki dzik! Trzeba podejść cichutko. Będziemy mieli dziki z głowy. Mam nadzieję, że on mnie nie będzie miał z głowy. Ty, nie mam... Jak on tak? Och... Na raz. Kurde, jak on tak? Przecież cztery dzidy w niego wpakowałem. To jakiś dzik, nie wiem. Jakiś naprawdę dziki dzik. To, nie wiem, król dzików. Nic, trzeba tu, słuchajcie, trochę sobie porąbać, żeby kłody zebrać. I zrobić nowe dzidy bojowe. No? Co jest? No dobra. Aż tam spadła? Jej już. Pofrunęła kłódka. Nie ma tu żadnych dzików, które by mnie teraz zaskoczyły.
Nie ma. To robimy dzidy. A, noże tam jeszcze trzeba było tej lasce zrobić, żeby miała czym polować. Dobra, ale już będziemy iść w stronę wioski. Dobra, mamy 5 włóczni. Tylko gdzie są te? A w ogóle umiejętności jakieś doszły, a ja się obijam. Co to jest? To. Silny jak dąb. 10% więcej zdrowia, 20% więcej zdrowia. Aha. Przy drugim stopniu to będzie 20% zdrowia. Tutaj jest odporność na alkohol i wolniejszy spadek poziomu na jedzenia i napojenia. To mi się teraz przyda. Będzie nam wolniej z brzucha uciekało. Aha, miałem sprawdzić jeszcze w ekwipunku. No tak, dzida mi uciekła z przybornika. No ale już jest. I nie wiem, czy zapisałem, czy nie zapisałem. To zapiszę na wszelki wypadek, bo już temat dzików mamy zamknięty. No i teraz tych biednych lisków, kurczę, jeszcze temat trzeba domknąć. A mówię biednych, bo kurde, nie wiem o co chodzi, ale tam jedynie chyba musiałem. Dziwne naprawdę te zwierzęta tu są. Dobra, napoiliśmy się. Jakiś głos słyszałem. Tylko teraz nie wiem, czy to z tej muzyki, czy... Przejdziemy się lasem i w ogóle jeszcze się najemy. Trochę już w brzuchu zaczynam burczeć, a my tu zobaczcie, ile mamy. Jeszcze pieczonego mięska, jeszcze bułko owsianą. O, to może bułko owsianą, wiecie? Niech jeszcze trochę w tym żołądku ubędzie i tą bułkę już dokończę. Cześć, króliś. Coś taki wolny jest. Tamten króliczek. Ale tu w ogóle jest jakiś tych królików od zaje. O, jest i lisek. No to zobaczymy, czy teraz coś uda się wziąć. Słuchajcie, no to są jakieś te zwierzęta tutaj naprawdę paskudnie mocne. Okej, i co teraz? O, i teraz można oskurować. Tam coś było nie tak. Bo tu jakieś mięso też z tego będzie. O, futro i mięso. No dobra, no to teraz było okej. No zawsze to będzie jakieś pożywienie. I tylko tego typu zabijanie zwierząt jestem w stanie jakoś zaakceptować, ale nie dla jakichś korzyści takich, wiecie, materialnych, czysto tylko. No niestety, ale już mamy... O, gdzie jest ten lis? Znikł był. Widzicie, znowu coś nie tak. Lisy znikają, to jakiś bug jest. No, ale mamy misję wykonaną. Umieszczenie pola i wybudować budynek stodoła. To będzie już temat na następny odcinek. Jeszcze zerknijmy sobie do dziennika. Rozdział 5, farma. Nie przeżyję długo tylko na polowanie, choć czemu nie? I z pewnością nie będę się rozwijał, a to już co innego. Czas więc rozwinąć farmę. Muszę mieć stodołę i pole. I wtedy będzie nagroda 250 dla reputacji punktów. I etap rozwoju, limit budynków. O, już 15 budynków będzie można mieć. Tutaj czekamy u niego na dalsze wydarzenia. I tutaj czekamy przez następny rok do następnego lata. Więc teraz będziemy się skupiać na rolnictwie. Także łowiectwo już jest za nami. Ja jeszcze wrócę do... W ogóle właśnie, zapiszmy sobie grę. Przecież wykonaliśmy zadanie. Dobra.
Wracam do domu. Tam jeszcze muszę przecież. Dobra. Muszę jeszcze tam noży narobić naszej tutaj koleżance, żeby miała czym polować. Chociaż tutaj to jest, widzicie, trochę takie dziwne. Ja robię jej noże, a ona chodzi z łukiem. Chociaż nie, może to nie jest dziwne, bo ona najpierw łuk, a potem musi oskurować. Ona ma swój łuk, to już sobie sama zapewnia, ale już do oskurowania powiedziała, że muszę jej robić. Takie czasy. Takie czasy. Sama sobie noża nie zrobi, ale łuk już tak. Ale leje, co? Cześć, króliś. Ja jeszcze wdepnąłem na królika. No to trochę też mogliby ulepszyć, żeby te króliki bardziej uciekały. Chyba, że to tak miało być, żeby rozgrywka nie była zbyt trudna. Nie wiem. My sobie chodzimy po lesie. Ale się rozpadało. A tak a propos, to ja tutaj kurczę idę, ja muszę patyków nazbierać. Chociaż patyków to ja mam, nie mam kamieni. Muszę... Chociaż kamieni 13 jest, to już nie jest tak źle. Ale jeszcze pójdę trochę nad rzekę. Nad rzeką bardzo często można kamienie spotkać. Ale chyba się mylę. Jakiś. Chociaż dobrze, że coś znalazłem, bo to już by było. Moja teoria całkowicie by legła w gruzach. Dobra, kamień. To nie już. To już nie kamień. Albo kamień nie nadający się do obróbki. Dobra, patyk. Patyków to ja mam od groma w magazynie swoim. Dobra. Coś tam mam. Coś tam się zrobi. Posprzątam jedynie przed swoim domem. Co by tak nie leżało nieładnie. O, jest jeszcze kamyczek. I patyczek. Dobra. Bo was tutaj zanudzę. Otwieramy skrzynię. Bierzemy jeszcze pełen stosik patyków. I robimy nożyki. Ile mogę? 8 noży. No to wszystkie dla niej. O, to jest trochę więcej czasu nam to zajmuje, ale... Mam nadzieję, że jeszcze chwilę ze mną zaczekacie. To i tak już jest końcówka tego odcinka, także ja już was dłużej trzymać nie będę. I może nawet już powoli zacznę się z wami żegnać, bo to nie ma co tam trzymać na siłę. No, także bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. No, był dość brutalny w swej istocie. Musieliśmy upolować 6 niewinnych zwierzątek, ale na pocieszenie to zabijanie nie pójdzie na marne, bo no, w tych czasach no, to było jedno ze źródeł pożywienia, więc jakby nie patrzeć, no coś... powiedzmy pożytecznego w swojej istocie. Odblokowaliśmy nowy budynek, jakim jest tawerna, czyli coś bardzo fajnego. Idę jeszcze tutaj, dam pani noże. Gdzie są noże? Tu są noże. Dam jej 8 noży. O! No i fajnie. Nie mogę już zjeść bułkę owsianą. Nie. Bułka to dla mnie. Pani się odchudza, to wiecie, ona bułek pszennych nie je, bo to dużo kalorii w nich jest.
niedojrzałe jagody, to są jakieś dobre. Jemy jeszcze na koniec. Dobrze, także słuchajcie, ja wam naprawdę bardzo dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek i że będziecie czekać na następny. A myślę, że już niedługo nagram kolejne. Tak więc będzie co oglądać. A teraz będziemy tutaj bawić się w rolnictwo. No, oczywiście wiecie, kupimy traktor, nie? Kombajn. Żartuję, będę musiał, kurczę, orać zwykłym jakimś drewnianym czymś. Dobra, nieważne, nie narzekam. Także bardzo wam dziękuję, klikajcie, jeżeli wam się podobało, łapki, wiecie, tam te wszystkie, tam nie będę nawet już wymieniał rzeczy, bo fajnie będzie, jeśli będzie tutaj ruch jakiś na kanale, no wiecie, to zawsze i dla mnie, no i też dla was poniekąd, bo YouTube wtedy tak trochę lepiej, tak wiecie, te wszystkie rzeczy, tam te zasięgi i tak dalej. Dobra, nic nie mówię więcej, dobra. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!